za fajne kanapy mamy. Wygodne, strasznie. Chciałoby się powiedzieć, że byłeś u nas w 2021 roku, patrz, a już jest 2023. Jak ten czas leci. Tak, nazywam się Jan Paweł Adamczewski i mam ambicje zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Przesteruje się ten dźwięk, powiedział Bartłomiej Topa. Jakże wspaniały Jan Paweł Adam ze wsi Adamczycha, posiadacz mniejszej połowy wsi Adamczycha. Do czasu. A mówimy tak naprawdę, jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie słyszał o tym serialu, to mówimy o serialu 1670. 1670. Jednak 1670. Właśnie chciałam powiedzieć, że to mi dużo bardziej odpowiada ten 1670, bo w tymże z roku rozgrywa się akcja serialu, o którym mówimy, czyli w roku 1670. A ten oto mężczyzna, który jest tam za nami, to jest właśnie. To jest człowiek, którego pokochałeś, polubiłeś i efekty tej pracy widać na antenie, bo musiałeś go pokochać i polubić, żeby zagrać takiego człowieka. Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie była? No, ale nie. Pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś i opowiadałeś mi o tym, że masz taki scenariusz, że tak się obawiasz, że albo to będzie genialne, albo to będzie kiepskie, wyszło genialne. Dlaczego się obawiałeś i czego się obawiałeś? Wiesz, przeczytałem to, bo dostałem tekst od mojej cudownej agentki Magdaleny Rzemieniewskiej. I no i odsunąłem to na półkę, wiesz, podłożyłem na półkę. I tak myślę, dobra, 2 dni, 3 dni, dobrze. I potem usiadłem do tekstu i mówię, kurde, jakie to jest dobre. I nie doczytałem do końca pierwszego odcinka, tylko dużym powiedziałem sobie, nie, w ogóle nie wchodzę w to, bo nie ma takich ludzi, którzy by na takim poziomie i tak z taką pasją i uważnością podeszli do tego tematu, żeby podnieść to do takiego standardu, w jakim to jest napisane. Bo tam jest taka jazda, że to trzeba zrobić, nie wiem, że to muszą fachowcy zrobić. No i ale co, miałeś wątpliwości, że znajdą się fachowcy? To prawda, scenariusz jest tak napisany, że jakby nie bierze jeńców. Więc trzeba było to zrobić na najwyższym poziomie i tacy fachowcy się znaleźli. Znaleźli się, ale jak mówisz nie bierze jeńców, to od razu mam tekst z mojego niestety, ale nie, ja nie pamiętam tych tekstów już, wiesz? Już nie pamiętam, a szkoda, bo mógłbym zacytować, no kurde, ale to by było w punkt teraz powiedziane. Jak jestem z Bogdanem i odbijamy Bogdana w lesie razem z moją córką i Władysławem, który nie wziął szabli. I akcent jest świadomy. Jasne. Zabrali się do tego fachowcy w osobach Maćka Buchwalda i Kordiana Kondzieli. Czekajcie, wejdę słowo. Coś nam tutaj cały czas jakiś dźwięk wchodzi. Nie wiem, czy słyszysz ty też w tle, dźwięku, ale tak, dźwięku gdzieś cały czas chyba ze słuchawek, albo z telefonów, albo ktoś nam wchodzi. Cały czas. Ja tylko wrzucam, że nam to może nas dekoncentrować. Ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej, no. Absolutnie. Więc to są ci dwaj goście, którzy zabrali się za formatowanie tego i za realizację. Przy udziale Nilsa Krona, który jest autorem zdjęć, Janka Kwiecińskiego, który całą tę historię obejmował produkcyjnie. Natomiast był na planie jeszcze jeden facet, który się nazywa Iwo Kraniewski. To jest producent kreatywny, który miał pieczę od początku do końca nad całym projektem. W sferze każdej, wizualnej, ze wszystkimi pionami. Znaczy kontrolę, to ja powiedziałem kontrolę? Nie, pieczę. Pieczę, powiedziałeś bardzo ładnie, tak, pieczę. Więc ma fantastyczny słuch, te jego zmysły są wszystkie mocno wyczulone i bardzo, bardzo dobrze wykształcone. W związku z tym miałem pełne zaufanie do niego też. I on zadzwonił do mnie w którymś momencie po tych 2 tygodniach nieodzywania się z mojej strony i mówi, Bartek, proszę cię, spotkaj się z Maćkiem, pogadajcie i gwarantuję ci, że to będzie miało sens. Spotkałem się z Maćkiem, powiedziałem, dobra, okej. Okay. Zrzuciłem 2 projekty jeszcze, które miały tam gdzieś się... Też rozważałem je bardzo intensywnie.
No i wsiedliśmy do pociągu, no, zwanego 1670. No i ten pociąg jest szaleńczo inteligentny, doskonale zrealizowany, dlatego że można powiedzieć, że wsiadłeś do pociągu, albo też, że pojechałeś do skansenu i pojechaliście, to był skansen, czekaj, przypomnij w Kolbuszowej. W Kolbuszowej, tak. I tam praktycznie zamieszkaliście w Adamczysze, bo przecież fantastyczna scenografia, dobudowane, całkiem pobudowana Jana Pawła. No dwór Jana Pawła, dwór Jana plus karczma i jeszcze karczma, chyba jedna, tak. Jakiś jeden obiekt, już nie pamiętam który. Ale pozostałe budynki wykorzystane ze skansenu. Tak, nawiezione błoto. Kostiumy Katarzyny było błoto. Czy nawieziono to? Czy nawiezione to nie wiem, bo wiem, że dokumentacja była robiona latem. Była piękna zielona łąka, jakby tam wjechał po prostu cały ten tygiel produkcyjny, no to się zrobiło błoto, które nam bardzo służyło i rzeczywiście wszyscy brodzili tam po kolana. I gdzieś to jest jeden z walorów chyba tego filmu, bo cała historia jako osadzona jest właśnie w XVII wieku, w tamtych latach, gdzie no, dróg raczej nie było, jak były, to były miernej jakości. No ale ta Adamczycha kwitnie. No. Kiedyś zresztą tam jest pięknie, od czerwca do września. No, tak, albo do połowy września. Nie możemy Państwu zabierać ludziom po prostu radochy, którzy nie oglądali jeszcze tego serialu. Ale to są pierwsze sceny. Pierwsze sceny, natomiast dlatego też od tego zaczynam, bo żeby zbudować i zachęcić widzów do obejrzenia tego, no to buduje całą historię od tej Adamczychy z tym błotem, tak, robionej w tym skansenie, z genialnymi kostiumami Katarzyny Lewińskiej, tak, i Tomasza Ossolińskiego, bo absolutnie, to ona z kolei dla Katarzyny Herman, czyli żony twojej Zofii, robił kostiumy. I w ten cały bardzo, znaczy na najwyższym poziomie zbudowany świat, do tego świata musieliście wejść i to z całą pewnością wam ułatwiło budowanie takich postaci, jak właśnie Jan Paweł, do którego teraz się dobieramy. No ułatwiło, ale wszyscy mieliśmy takie poczucie, że od tej pierwszej sceny, pierwsza scena to była rozmowa o Adamczysze. W momencie nad bramą i ta brama potem jakoś tak spada dziwnie i to było pierwsze ujęcie, pierwsza moja scena. No to budowanie postaci jakiś czas trwało, to też nie jest tak, że od razu się pojawiło, natomiast wiesz, miałem wyobrażenie jakieś na temat tej postaci, mimo że na zdjęciach próbnych, tak zwanych próbnych, takich przesłuchaniach razem z moimi partnerami, spotkałem się i tam próbowałem trochę inaczej też tego Jana Pawła naszego, Adamczewskiego, grać. I chyba to nie było wtedy jeszcze to. A co próbowałeś? No bo on jest bardzo poważny, ja uważam, Jan, że... poważny, ale ile ma bogactwa w sobie, łagodności i ciepła. Tak, bo to jest słoneczko nasze, które wschodzi absolutnie pięknie tak. na dlatego niebosku. Ja powiedziałam, od tego zaczęłam, że ty go uwielbiasz i mi się wydaje, że jakby kluczem do sukcesu tej postaci, że ty mu wierzysz, ty absolutnie byś z nim na to wino czy wódkę poszedł, bo ty go lubisz tego. Ale nie wiem, o czym bym z nim rozmawiał, wiesz. No, ja też bo nie wiem. Jak zdefiniowałem go córka, tata ma dobre serce, ale mentalnie jest w średniowieczu. Więc trochę tam. Ale musiałeś go polubić. Nie, no, oczywiście, że tak, no ale mówię, że ten czas takiej rozpędu trochę trwał i dopiero. A co go, jak go wcześniej chciałeś grać? No, że on był taki trochę zły, że chciałem go tak malować, wiesz, barwniej trochę, że on się wkurzy, że ta głupota. Tylko wiesz. Nie chcę mówić o głupocie, o wyzwaniach, pewnych sufitach szklanych jego świadomości, tak, przepięknych, przy których prześwita i widać całe niebo wspaniałe, rozgwieżdżone, no ale ta oczywiście tam dotyka sobie i spada w dół. Ale wiesz, myśląc o nim, to nie mogłem go kreować w taki, wiesz, dramaturgiczny kompletnie sposób, no bo tak. No bo w nim jest tyle naiwności i tyle sprzeczności, mimo spójności, no że nie dałoby się objąć tego dramaturgicznie, więc musiałem znaleźć jakiś klucz do tego i razem z Maćkiem Buchwaldem, Maćku Szapoba i Kordianem Szapoba, teraz wszyscy, słuchaj, sobie tak dziękują, wiesz, o, sukces ma wielu ojców i tak dalej. I to jest cudowne, bo naprawdę każdy się przyczynił do tego, że to wygląda tak, jak wygląda. No w każdym razie budowaliśmy tę postać razem z chłopakami i to była duża niepewność, wiesz? I od razu po pierwszej scenie było, okej, to w tym kierunku tak, to spróbuj jaśniej jeszcze, jeszcze jaśniej, jeszcze jaśniej.
No i po dwóch tygodniach, w którymś momencie, jak już usłyszałem, prawdziwie usłyszałem dowcip i absurd tej sytuacji, tak. No to, no to się zaczęły się schody, bo niestety, ale zacząłem się delikatnie dystansować do tej mojej postaci i zobaczyłem, no w czym biorę udział i zacząłem się śmiać, no po prostu na planie zacząłem się śmiać. Ale też rozmawialiśmy o tym gdzieś tam przez telefon w naszych dysputach, że bardzo dobrze się musiałeś przygotowywać, że ten tekst, że to, o czym wielokrotnie rozmawiam z aktorami, że no tekst, ten scenariusz jest podstawą, że tu nie musiałeś zmieniać ani literki, że on był bardzo precyzyjny, że żeby mieć swobodę w tworzeniu już na planie tej postaci, że ten tekst musiałeś mieć opanowany dużo, dużo wcześniej, musiał w ciebie wejść. Zdecydowanie tak. No wiesz, bez tego to w ogóle ani rusz, no. Ma sporo takich monolożków, które są bardzo precyzyjne też, ale w dialogu jest bardzo precyzyjny. Ten dowcip jest w dialogu, tam jest w rytmie wszystko. Tak. Więc Kuba naprawdę ma ucho niesamowite i ta fraza brzmi, nie trzeba było tam niczego zmieniać. Dlatego musiałem wcześniej się nauczyć i na dwa tygodnie do przodu zdjęć uczyłem się tych tekstów i w trakcie też jeszcze kolejne i kolejne i kolejne. Dlatego miałem taką swobodę i spokój, który pozwalał na, no, na zajęcie się też rękoma, nogami, wiesz, żeby to... Poruszanie w tym kostiumie, nie? Kostiumie, wąsami i tak dalej. Przepraszam, to nie jestem, jestem ja. Chociaż tak, przepraszam na sekundkę. Ja muszę to odebrać, nie słuchajcie. Musisz tego odebrać, nie no mogę? Proszę cię, nie odbieraj, no proszę bardzo. I teraz odbieraj, tutaj po prostu... Przepraszam bardzo, już pan jest, tak? To jest właśnie... No i to jest właśnie sytuacja taka... Nie, to niech pan dalej pojedzie. Ja już zaraz panu... A mogę panu wysłać SMS-em numer telefonu do człowieka, który pan do pana zejdzie? Takiej rzeczy jeszcze nie mieliśmy. Ja będę zabawiać państwa. Serial 1670... Tak, mam telefon, już panu podaję. Wiesz, że to idzie na żywo, ludzie nas oglądają. Wiecie co państwo, ale ja to muszę zrobić, bo... Jezus Maria, sekundkę. Już sekundę. Wybaczycie mi to? Tak, no my ci wybaczymy. A nie wiem, czy ludzie. No, też nie wiem. Dobra. Ja będę opowiadać, że to jest serial, który, którego akcja rozgrywa... 661. W 70 roku. 633. Proszę nie słuchać. 763. Dobrze, bardzo panu dziękuję i przepraszam najmocniej. Do widzenia. Jezus. Weź, że wyłącz ten już telefon. Wyłączyłem. No i elegancko. Proszę państwa, ale a po teraz prostu się wy... no. Musiałem po prostu... Tutaj, już, sytuacja dobra, odcinam się. I? I. Musiał, mając bardzo dobrze przygotowany tekst, mogłeś skupić się mogłem na się poruszaniu, na kostiumie, tak, na wąsie, na wąsie, spotkaniu na wszystkim z moimi partnerami, partnerkami, partnerami na planie. Ale, w osobach. W osobach fantastycznych, bardzo już? Proszę. O Kasi Herman, która jest moją żoną, o Michale Balickim, Dobromirze Dydeckim, o Andrzeju Kłaku i wielu, wielu innych. Jeszcze możesz powiedzieć o swojej córce, o swoim drugim no synu. No tak, o Martynie Byczkowskiej i o synu Michale Sikorskim, nie Balickim, no już powiedziałem. Balicki też był, tak. Sikorski też był. I to są wspaniali aktorzy, cudowni, z pełnym zaangażowaniem i sercem. No i mogliśmy się tam spotkać i bawić tym tekstem. Ale powiedziałeś też jeszcze ważną rzecz, że w pewnym momencie złapałeś dystans do niego. Że, no. Że to był taki moment, że zacząłeś, sam zobaczyłeś dowcip i zacząłeś się bawić. Utrudniło ci to pracę, czy ułatwiło? Nie, ułatwiło. Ułatwiło, poczułeś bo byłem, się pewny? Tak, bo byłem pewien też, wiesz, tego, co nabudowaliśmy z reżyserem, z producentami i ta swoboda też wypowiedzi bardzo dużo mi dawała, no bo rekwizytów i tych wszystkich tematów, które tam są, świadomość tego, że jesteśmy w realnych obiektach, w błocie, no to było częścią i to było jakąś przeszkodą, ale dla mojej postaci to była frajda, żeby się taplać w tym, wiesz, i jeździć trzęsącym się wozem i spotykać się z moimi kolegami. Nie, naprawdę, to była wspaniała podróż. No.
nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale tak zupełnie nieoficjalnie dostałam od ciebie jakieś tam w trakcie pracy jakieś tam zdjątko jedno małe, jak będziesz wyglądał. I ty rzeczywiście już wtedy się tym bawiłeś. Że miałeś taką radość i frajdę, no tak. To teraz możemy o tym śmiało powiedzieć, prawda? Tak, miałem radość i frajdę. Radość i frajdę i też trochę takiego w tej postaci jest takiego trochę dziecka, ja mam poczucie, wiesz, jest, no, że ten ja myślę, Jan Paweł, że tam ma jakby no, trochę tej naiwności dziecka jest i zastanawiam, czy też wróciłeś do takiego, wiesz, przedszkola, szkoły, że na tym planie mogliście rzeczywiście, mając tak dobrze przygotowany materiał, tak dobrą inscenizację, trochę jednak ulżyć jakimś takim emocjom i takim, nie wiem, takiej po prostu zwyczajnej radości, no. Wiesz, no nie zastanawialiśmy się nad tym na planie, ale gdzieś każdy miał taką swoją piaskownicę, w której się mógł bawić, wiesz, dostał zabawki, którymi zbudowaliśmy ten zamek i dwór, jeden, drugi, trzeci i karczmę i naprawdę to była taka, no, bardzo piękna podróż. Jest ciągle. Ale pytam o ten żart i to bycie dzieckiem, bo były takie sceny, w trakcie których nie byliście w stanie zagrać, bo tak się sami śmialiście ze swoich scen, że na przykład, nie wiem, jak grane było na ciebie, to Dobromir musiał po prostu zejść z planu, bo by nie wytrzymał. No. To prawdą jest, tak. Rzeczywiście wtedy Iwo Krankowski wchodził na plan i w kontrplanach pomagał, żebyśmy to mogli w ogóle przetrwać i zagrać jakkolwiek. No, mm-hmm. Tak samo podczas polowania z Andrzejem Kłakiem, też podczas nabijania prochem arkebuzów. No, to był taki moment, że te sceny braliśmy chyba ze 2 godziny, 2,5, bo nie byliśmy w stanie tego zrobić. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że to zostało w ogóle jakoś zmontowane, bo było ciężko. Było ciężko, naprawdę było ciężko. A najpiękniejsze jest to, bo jak ktoś naprawdę wierzy w tę postać i jest taki do końca przekonany, a wypowiada absurdalne w ogóle kwestie, to w zderzeniu z kimś, kto tak samo opowiada i jest gdzieś jeszcze ta, wiesz, ta przestrzeń na dystans, no to się robi tak jeszcze śmieszniejsze, że gdzieś no pękamy po prostu i się nie da. Myślę sobie o naszych widzach, którzy oglądają i być może nie widzieli tego serialu. Opowiedzieliśmy o świecie, opowiedzieliśmy trochę o Janie Pawle, kim jest, ale tak naprawdę jakby siłą tego serialu jest to, że opowiadacie bardzo na serio opowiadacie, że jakby komizm, jak nie odkrywamy tutaj Ameryki, tak? Mhm. Ale że ten komiks tkwi w tym, że gracie to na serio. Że wszystkie te postaci wierzą w ten świat, który kreują, że tu jest jakby źródło, że nie ma puszczania oka, znaczy jest puszczanie oka do widza, ale jednak w tym graniu jest zdecydowany dystans i powaga. I to mi się strasznie podoba i myślę, że to jest siłą tego przedsięwzięcia. Wiesz, tak uznaliśmy, było takie założenie, że nie gramy komedii komedią. Tylko no to trzeba poważnie podejść do pracy i to zderzenie jakby prawdziwości i takiej wiarygodności naszej z błotem, z prawdziwymi rekwizytami, końmi, baranami, owcami i zimnem, da ten efekt komiczny. Wypowiadając teksty takie, które wypowiadamy. I to jest. No jest takie powiedzenie aktorskie też, jak jest śmiesznie na planie, to jest potem płacz na ekranie. U nas było trochę śmiechu, ale ten śmiech był gdzie indziej. On był taki skryty, schowany, czasami jowialny i taki na pokaz, no bo akurat taka była krótka scenka, czy coś trzeba było zrobić. Ale mieliśmy świadomość, że to trzeba tak po prostu grać, że tam nie ma marginesu na zabawę taką, mm-hmm. wiesz, takie umizgi do widza. A z czego się śmiejecie? No, z samych siebie się śmiejemy. Cytując klasyka. Wiesz, to jest jakiś taki rodzaj naszych przywar i naszych cech. Ja nie mówię, że koniecznie narodowych, bo myślę, że ten przekaz jest bardzo uniwersalny też. I tak, bo nie można promować tego też serialu i mówić tylko w kontekście polskości i tego, że chciał Jan Paweł zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii, bo żeby to też był jakiś mylny trop, tak? No tak. Tu się spotyka bardzo wiele różnych idei, które są tematem
codziennych rozmów Polaków i naszych zachowań, które są tematem codziennych rozmów w rodzinach i problemów, które są codziennymi rozmowami naszych polityków i ustępującej władzy i prawdopodobnie będą tej nowej. Więc myślę, że każdy obszar życia społecznego gdzieś jest tam zapisany w bardzo inteligentny sposób i każdy będzie mógł z różnych pokoleń i z różnych środowisk zobaczyć tam też coś swojego i przejrzeć się w tym bardzo przedziwnym, pięknie sfotografowanym lustrze. No po to, żeby się uśmiechnąć, żeby trochę spuścić tego powietrza z balonu napompowania, wiesz, całej tej historii naszej, która jest bardzo nadętą pompatyczna. Historią, pompatyczna, wiesz, to złoto cebuli, która po prostu, wiesz, która jest obudowana, ta cebula, która jest obudowana złotem i wiesz, jest pachnąca, kwitnąca, jak, wiesz, jakiś kwiat niezwykłej urody. A to tylko zwyczajna cebula. A to jest cebula po prostu w złocie, no. Więc mamy tego świadomość i z tego się śmiejemy. Myślę, że każdy z twórców ma jakąś swoją też historię, którą mógłby opowiedzieć. I to jest przepiękne. Nawet założyliśmy sobie taką grupę, na której się dzielimy naszymi spostrzeżeniami o tym, co było, co będzie. Każdy tam rzuca zdjęcia. Ale jakieś, taką aktorską jest taki grupę. Tygiel. Nie, właśnie nie. Grupę ludzi, ale tam kilku aktorów też jest, ale grupę ludzi, którzy brali w tym udział od samego początku. Mhm. Mówię o kreatywnych kierownikach planu, drugich reżyserach, rekwizytorach, kierowcach, tych od agregatów, tak. Od cateringu i tak dalej, bo to ci ludzie tworzyli ten film. Bez nich byśmy kompletnie nie poradzili sobie w tej Adamczysze naszej. Ukochanej i z jakąś tęsknotą i rozrzewnieniem. Dobrze mówię? Dobrze, bardzo pięknie. Wracamy myślą do tamtego czasu. Zdjęcia były realizowane 4 miesiące prawie 5. No w różnych warunkach atmosferycznych. Tak, i... tak, ale właśnie o tym chłodzie, o którym powiedziałeś, to też już słyszałam, że trochę namarzliście się jednak. No trochę tak. No ale to jest taki, wiesz, urodzaj. Absolutnie tak. Kręcenia w plenerach i w takich porach roku. Mówisz o tym, że nie byłeś pewien od razu, czy wziąć tę rolę. Za to twórcy, Maciej Buchwald, wiedział od razu, że to tylko ty możesz zagrać. Spotkaliście się wcześniej na festiwalu w Koszalinie i to był gdzieś tam początek pięknej relacji. Natomiast ja sobie tak myślę, mam nadzieję, że mnie za to nie zabijesz, ale że to gdzieś w formie jest po prostu twój Zenek. O, dziękuję ci bardzo, ale nie, raczej nie. Ale wiesz, Zenek w jakimś takim... Ale wiesz, chodzi mi o tym, że po prostu, że twój talent i umiejętność kreowania, jakby dawania, bo żeby to nie zabrzmiało pejoratywnie, rozumiesz, tylko że to jest dla mnie, to jest gdzieś taki, po prostu taka forma, coś takiego, co po prostu Bartłomiej Topa tylko ma i nikt więcej, że to jest, wiesz, taka umiejętność tworzenia. Dziękuję ci za to. Myślę, że tak, jest coś w tym takiej dziecięcej zabawy, w wieku dojrzałym i może to tak jest, że wiesz, że na starość ludzie dzieci nie ją, więc może to jest, do starości jeszcze daleko. Może to jest ten klucz, wiesz, że dzięki temu mogłem tę rolę udźwignąć i jakoś sobie z nią poradzić i no i mam nadzieję, że jeszcze parę lat W tej starości wytrwam. Nie, ale masz nie, w sobie ten dystans, ja przecież nie znamy się od wczoraj. Ja wiesz. To słyszę, ale ten dystans, no wiesz, generalnie ja mam dystans do życia, do rzeczywistości i jakoś tak ją próbuję transferować w swój wyjątkowy sposób, ale to każdy chyba z nas ma to. No. Ale wiesz, miał to ja Bareja, miał to Machulski, ma to Machulski, Tym, Koterski, wielu fantastycznych reżyserów, którzy na serio biorą komedię i robią z tego po prostu majstersztyk. No. No i otóż to, ale wiesz, na ostatnie lata to tych ról takich komediowych, nie wiem, w filmie u ciebie nie było, więc ja na przykład... No nie było, nie. Więc znam takich, którzy jakby zobaczyli, widząc ciebie w tej obsadzie, znam takich, nie wiem, znajomych, jak to Bartłomiej Topa rolę komediową, wiesz. Wiesz, było takie aż zaskoczenie, tak, że aż tak. A po no prostu... To fajnie.
I wydaje mi się, że w tym kontekście jest to coś, co jest absolutnie, może być możesz być odkryciem dla wielu widzów. Aha. Ja wiem, że to była rola dla ciebie i nikt inny chyba by tego tak nie zrobił. No tak mi to przekazują przynajmniej, wiesz, no Maciek mówi o tym i Janek Kwieciński też myśleli o tym, o mnie już pisząc to i w Ukraniewski, ale no fajnie, bardzo wam chłopaki dziękuję za to, no i też podziękujcie sobie, że macie mnie takiego, jakiego chcecie. Słuchaj, powiedziałeś, że jakiegoś tam tekstu nie pamiętasz, ale czy chodzisz i ten Jan Paweł jest w twojej głowie, czy po prostu wiesz, bo popatrz, rozmawiamy o jakichś tam kwestiach, ja też mam, oglądając na razie półtora raza obejrzałam serial, tak, więc ja myślę, że jakbym jeszcze ze dwa razy obejrzała, to będę chodzić i wiele z tych tekstów, tych dialogów, które tam są, możesz włożyć w różne konteksty. Absolutnie. Do rzeczywistości. Absolutnie, czy tak. Masz tak, że teraz, wiesz, po prostu, nie wiem, jesz obiad z rodziną i że coś Jan Paweł wie, no, chciałem to skomentować, ale wiesz, ja mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką. W związku z tym to jest taki, wiesz, rodzaj takiego, kurde, i znowu rozczarowanie, i znowu ta błyskotliwość, której wszyscy dzisiaj wymagamy od siebie, albo jest pożądana, no niestety, no, w tym wypadku, wiesz, no klapa. No dobra, ale pomimo tego, że nie pamiętasz, chodzi mi o to, czy tak, ci przychodzi mam. Co chwilę do głowy, no, że tu... Jakby tu ten humor pasuje, tu pasuje ten dialog, że masz poczucie, że w każdej okoliczności mógłbyś to zastosować. Na przykład na temat naszej rozmowy mam komentarz. Jana Pawła, dobra. Nie, no nie, akurat nie Jana Pawła, ale moja ukochana scena, absolutnie. Rozmowy mojej córki Anieli z płaczką, z Stasią, jak przyjechali do wsi innej, a w trumnie jest jej narzeczony, który podsłuchuje rozmowy. Nie wiem, ja chyba nie spoileruję, mam wrażenie. No już trudno. I ona, o Jezu, Matko Bosko, o Jezu, Matko Bosko. Cały czas, a ta Aniela tak patrzy na nią i tak się przytulają. Aniela mówi, o ty to, Stasiu, potrafisz ludzi wysłuchać. A ona ani słowa nie powiedziała, tylko o Matko Jezu i nic więcej. Wspaniałe to jest, uwielbiam ten dowcip, to zderzenie i to naprawdę. I widziałem, że Martyna była na granicy też chyba płaczu i śmiechu, żeby tam... Żeby to zagrać. Odpuścić, tak, żeby to zagrać. Ale to ta ekspozycja tych postaci, ten pierwszy odcinek, bo to też jest ważne, że ten serial jest zbudowany, 8 odcinków i każdy z tych odcinków jakby opowiada o innym... problemie, chciałoby się powiedzieć. Inny temat porusza. Tak, no tak. Inną przywarę chce skomentować. Więc to też jest niesamowite, że to mamy takich 8 perełek, 8 zamkniętych historii. A pierwszy jest ekspozycją łączącą opowieść o... ekspozycją opowiadającą o rodzinie Jana Pawła i o nim samym. I o sejmiku. I o sejmiku. O zaangażowaniu w społeczne, i w liberum, społeczne działania. Tak. Tak. Liberum veto i... No i też myślimy o Polsce oczywiście, bo mój syn, modląc się, po prostu myśli o pomyślności i dla Polski, więc nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, jak on się modli tak, i ja o korporacji, potem, tak. Ja modlę potem, tylko nie pamiętaj o pomyślności dla Polski. Więc jesteśmy akurat też w symbolicznym dniu dzisiaj. Dzisiaj został zaprzysiężony nowy rząd Donalda Tuska, więc to jest takie, no... Jest bardzo przewrotne, moment, prawda? Przewrotne. Bardzo mnie cieszy ten fakt i wiesz, no nikt się nie spodziewał tego, bo decyzja o tym, że to będzie 13 grudnia, zapadła wiele, wiele miesięcy wcześniej. I ta koincydencja jest bardzo zabawna też. I myślę, no i koincydencja w ogóle, że to jest rocznica wybuchu stanu wojennego, że to jest zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Tak, tak. I tak. Premiera serialu 1670. No tak, to tak. To który znaczące. Gdzieś tam, że tak powiem, pociąga, znaczy Jan Paweł chciałby tę Polskę jednak tam zatrzymać w tym średniowieczu. Zatrzymać? No tak. Wspaniałą rodzinę. W której to upatruje swoją przyszłość, tak. I postępowość. No, moja córka, wspaniała Aniela, tak. Lewicująca, cudowna, która nie chce magnata. O wolności, nie chce syna magnata za męża. No właśnie. Ja nie wiem, czy my możemy o tym mówić. Słuchaj, to może powiedzmy o tym, co ty usłyszałeś już wspaniałego i czy ty już jesteś na takiej fali po prostu eksplozji i zachwytu z powodu tego, że jednak twoja ciężka praca została jakby dostrzeżona i tego, że ludzie mówią super, jest świetnie. Wiesz co, nie, ja myślę, że za wcześnie, bo emisja
rozpoczęła się dzisiaj dopiero, mm-hmm. jakoś przedpołudniowo. Więc pewnie jeszcze chwilę... Jesteśmy chwilę przed eksplozją. No, eksplozją, no liczę na to, że ludzie zaczną oglądać, że będą się gdzieś dzielić tym, bo bardzo nam na tym zależy, żeby te pokolenia, nasze wszystkie pokolenia, i rodziców, i starszych, i dziadków, i młodych, gdzieś tam usiadły razem po wigilijnym stole, czy w święta, czy między świętami a Nowym Rokiem i zamiast Kevina samego w domu po prostu zobaczyły 1670, no bo to jest taki naprawdę fajny serial. Łączący pokolenia. I możemy się z tego też śmiać, bo ta dynamika jest tak, tak ogromna tam i zmienność, ciekawość, co się wydarzy za rogiem, elementy scenografii, wiszące szczury, którymi palimy w domach. Czy szczotka, gąbka w postaci wiewiórki zdechłej. No to są bardzo piękne elementy, które jakby sytuują nas gdzieś w rzeczywistości. Tak, też nieoczywiste relacje twojej żony z innymi osobami, żeby nie spoilerować w tym serialu. Wcale nie. Moja żona szuka wolności, miłości, jest zakochana w swoim mężu. Ja nie Pawle, no ale wiadomo, jak to w życiu, no, za rogiem się... różne niespodzianki nas tak. Diabeł, czekają. Diabeł czyha. Prawda? Tak. Chciałam powiedzieć, że w starym piecu... No dobra. No ale powiedz, nie znam. W starym piecu diabeł pali, no. Aha, no tak. Tak. Ale to może o tej starości nie. To z Galicji? To z Podhala gdzieś? Nie. Przecież no ty jesteś z Podhala, nie. Jestem. Dlatego nie znam. Słuchaj, tego. Czy ty jesteś wypoczęty, zmęczony, czy ty masz po prostu ochotę teraz rzucić wszystko i jechać w Bieszczady? Bo odrobiłeś pracę domową bardzo pięknie, dostajesz 6. Dziękuję bardzo, pani profesor. Nie, jestem w takim momencie tak, że czas na chyba odpoczynek, ale nie aż tak długi. Nie wiem, może 3-letni, 4-letni. A potem wracam do pracy. Nie, żartuję. No, nie. Słuchaj, błagam. Nie, kilka tygodni. Nie, kilka tygodni. Rzeczywiście ten czas świąteczno-noworoczny, mimo że jestem też w teatrze i mam kilka projektów takich od marca, którymi się zajmę. Bardzo mnie cieszy ten moment też. I liczę na to, że widzowie na tyle pokochali Jana Pawła, pokochają że będzie Jana kontynuacja. Pawła i będzie kontynuacja. No zobaczymy. No. Potencjał jest ogromny w tej materii i w tej rodzinie. Adamczycha jest miejscem wymarzonym dla wielu. Więc myślę, że tak, a poza Adamczychą jakiś świat ogromny, prawda? No, Jan prawda. Paweł ma świadomość tego. Słuchaj, ale ja widzę, że jesteś tak w ogóle w tym świecie. Jesteś na maksa. No. Ja tu czy będziesz odpoczywał, a ty Adamczycha. Nie, no ale będę, to jest będę, piękne. Będę, będę. Będziesz odpoczywał. Tak. To dobrze. A projekty teatralne od marca? Tak, jestem teraz w nowym takim projekcie, Boże, spektaklu teatralnym. W Garnizonie Sztuki. Co to? Nienasyceni. Nienasyceni? Bardzo czyli, dobry tekst. Tak? No. Czyj tekst? Amerykańskiego pisarza, takiego socjologa, nie pomnę nazwiska teraz. No to dobrze, to będziemy nienasyceni. Będziemy czekać na ciebie. Póki co zapraszamy wszystkich, żeby obejrzeli serial 1670. Tak, drodzy Państwo, ja myślę, że taki dystans, kurczę, no, no który dystans. Jest ważny, jest taki chyba nam potrzebny bardzo. Mogę powiedzieć, i nie napinajmy się też, no, taka po prostu prosta zasada, no. Osiem odcinków obejrzałam tak w zasadzie 4 godziny. W dwa wieczory obejrzałam. Po pół godziny odcinek. Nie, no to jest w ogóle, ale tak wciąga się za jednym zamachem. Nosem, jak nasz magnat. Syn magnata, przepraszam. Nie, ja muszę powiedzieć, że jest fantastyczny cast, naprawdę, dlatego, że ja kocham Martę Król i Radka Krzyżowskiego w rolach jednak potencjalnych waszych teściów miastowych z Wilanowa, strasznie. No. Strasznie. Degrengolada sama, no. Sama i ekskrementy w dłoniach. Coś pamiętasz jednak. No, ale wiesz, no jakby kontekst. Powiem. Najsłynniejszy Jan Paweł II. Patrz, drugi chciał być. Jezus Maria, co ty robisz? Jan Paweł, no patrz, ale to... Adamczewski, jak Adamczewski, albo Adamczewski, chociaż no po nazwisku ja wiem, to ale po pysku. Rozumiesz, no tak, wiesz, to się tak po prostu idzie, nie?
No ale ty odebrałeś telefon, ja zrobiłam faux pas następne, więc wiesz. Bardzo państwa przepraszam za to, naprawdę. To się nie powtórzy nigdy, ale to była sytuacja wyjątkowa, bo tylko ja czekałem na ten telefon, kierowca po prostu musiał jechać gdzieś, coś tam przewieźć. A już, że się nie tłumacz. Już. No ale ja nigdy tego nie robię, wyłączam telefony zawsze przy rozmowach. Znamy się nie od wczoraj, ani nie od dziś. I teraz jeszcze dostaniesz prezent. Czyżby? Od naszego partnera. O dostaniesz Boże. Prezent, ale nie będzie to prezent dla samochód ciebie, to wiesz? Jest? To jest prawie kluczyki? Samochód, tak. Ale to jest prezent dla Gabrysi, wiesz? Dlatego, że nasz partner... Gabryniu? Gabrysiu, pozdrawiamy cię serdecznie. To jest prezent dla Gabrysi na święta. Będzie mogła się pięknie ubrać, żeby pojechać z tobą. Bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Tak, widzisz, Gabryniu, widzisz, dlaczego pojechałem tutaj? Dla ciebie, kochani, dla tego prezentu. Ja myślałam, że żeby ze mną pogadać, fajnie. No ja tam z tobą to sobie mogę zadzwonić tam przez telefon pogadać. No ale żeby państwo zobaczyli i żeby zobaczyli i żeby zobaczyli ten serial na platformie Netflix 1670. Tak, od dzisiaj już. Od dzisiaj już. Zapraszamy, od 13 serdecznie. Grudnia. Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze, będziecie się bawić dobrze. Ja ci bardzo dziękuję. Już, koniec.